Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj pogadamy trochę o drzwiach. Drzwiach, może nie tyle drzwiach, co o kuciach, jakie mamy i na co zwrócić uwagę. Zapraszam na odcinek. No i co, moi mili, tu mamy wprawdzie już, jak widzicie, futrynkę obsadzoną i to jest jedna z trzech rodzajów, chyba tak, jeśli się nie mylę, drzwi, a mianowicie jest to futryna do drzwi bezprzylgowych. To czasami ludzie się pytają, o co w tym wszystkim chodzi. Pokażę tutaj ten zawias, który będzie schowany w drzwiach. Wprawdzie w tej chwili jeszcze nie mam zamontowanych takich drzwi, ale tutaj dzięki temu może, że nie są zamontowane jeszcze drzwi, a jest tylko sama futryna, to możemy sobie fajnie zobaczyć. Czyli ta część zawiasu jest wpuszczana oczywiście w drzwi i po zamknięciu całe drzwi chowają nam się w tej części futryny. Czyli to jest dosłownie grubość drzwi. Drzwi są, nie wiem czy tutaj znajdę, chyba tutaj akurat jeszcze są zapakowane, więc nie za bardzo chcę je rozpakowywać. Ale myślę, że jasno tłumaczę i łatwo to jest zrozumieć. Tutaj linia łączenia wychodzi nam tak i to jest też bardzo ważne przy robieniu podłóg, żeby wiedzieć, jakie będą drzwi i gdzie będzie nam się linia łączenia podłogi. Teraz może przejdziemy ogólnie do... Czyli tak, tu mamy bezprzylgowe. Tu mianowicie mamy tradycyjne. Czyli zawias jest wkręcany, tu regulowany. I jak widzimy, tu też jest cofnięcie, jest felt zrobiony, ale już jest mniejszy. Z racji tego, że drzwi mamy frezowane. Czyli chodźmy, jednak pokażę Wam, żeby to było jasne. O, tutaj fajnie widzimy. Widzicie? To są drzwi do futryny tej, której widać zawiasy. Widzimy, tu zawias wystaje, prawda? Czyli tą, którą pokazywałem ostatnią. I te drzwi są felcowane, czyli mają tu taki felcyk, który, czyli ta część nam tylko chowa się w drzwi, a ta wystaje tak jakby dochodzi do futryny. A teraz, czekajcie, te listwy zrzucę, żeby Wam pokazać. A, bo tutaj mamy na końcu, mamy drzwi, o tutaj, widzicie, to jest boczek drzwi do bezprzylgowych tak zwanych, czyli w tych pierwszych, które pokazywałem, gdzie absolutnie nie widać zawiasu. I widzicie, one są tutaj na tej części, są płaskie. Tu, to co mówiłem, zawias całkowicie jest wpuszczany w grubość drzwi i po zamknięciu w ogóle go nie widzimy. Także to mamy drugi rodzaj, a jeszcze tutaj akurat w tym domu tak dobrze się złożyło. Mamy trzeci rodzaj, producent tak to nazywa, futryna blokowa, oni tak to nazwali. I teraz o co w niej chodzi? Ona też jest, tutaj akurat mamy, widzicie, już drzwi zamontowane. Ona też jest na zawiasach.
futryna blokowa z tego względu, że nie jest to futryna, która będzie przykrywała nam, będzie nam przykrywała mur. Czyli widzimy, jaka ona jest wąska, prawda? I drzwi do niej tak samo są, czyli po zamknięciu od strony pomieszczenia, czyli widzimy dokładnie te nasze zawiasy. Także mamy, to jest trzeci rodzaj, tak jak mówię. I tutaj, co jest bardzo ważne, na który błąd tutaj został zrobiony, z racji tego, no, że to, ale całe szczęście jest to do odratowania. I to, co wspominałem wcześniej, jak bardzo ważne jest wiedzieć po prostu, jakie drzwi będą montowane i jeśli chodzi o tą linię łączenia. Spójrzcie tutaj. Czyli mamy tu, zamykamy i co z garderoby? Wystaje nam około 5 cm panela. No to jest nie do przyjęcia, prawda? Żeby... Także to będzie demontowane i będzie, całe szczęście, da się poprawić, bo tu jest, o, tu jest łączenie, czyli tu jest taka wstawka winylowego, wypnę od końca i będę to poprawiał. Także to mamy trzeci rodzaj, jeśli chodzi o futryny i o zawiasy. Teraz mamy tak, to co powiedziałem. Futrynę, jak producent ją nazwał, blokowa, czyli ta, która jest wąziutka. Bywają i szersze, niektórzy producenci robią trochę ją szerszą. I tutaj montujemy, czyli licujemy ją z jedną stroną naszej grubości ściany. Naklejamy oddzielnie listwy sami maskujące od jednej strony, od drugiej strony dotynkowujemy, ewentualnie jeśli mamy już tynk gotowy i to zostało, dodajemy tutaj ćwierć wałek. A w tych pozostałych futrynkach, które tutaj mamy, czyli czy to jest ta, czy to jest tamta, jak widzicie, z jednej strony występuje już opaska, prawda? Opaska, która jest dociśnięta do ściany. Tutaj pokażę łatwiejsze dojście, która tutaj dochodzi nam do ściany. I z drugiej strony dokładamy później maskownicę. Po prostu wciskamy ją. O, tutaj ona jest. Zamawiamy ją w zależności od grubości ścian i ona sobie docelowo, no teraz jej nie będę wciskał, docelowo ona sobie będzie tutaj będzie wciśnięta w ten oto rowek. Także mamy, tak to wygląda. Teraz co jeszcze możemy powiedzieć? No wszystko to nam przychodzi w paczkach, jeśli chodzi o futryny. Tu mam całkowicie rozłożoną w częściach, które przychodzi, czyli maskownice stoją tam, tu przychodzą, to akurat jest regulowana, ale ta z zawiasami, ościeżnica regulowana jest identycznie w takich samych częściach. I co? Docinamy sobie uszczelki pod kątem. Dobrze to zrobić jest takim nożykiem bez rączki, o, samym ostrzem. Z racji tego, że ładnie sobie zsuniemy i obetniemy tutaj, o, widzicie, i wychodzi nam ładnie trójkąt wycięty. Także i co, to skręcamy sobie na dwie śruby, to każdy już sobie znajdzie instrukcję. Tu akurat bez przylgowych zawiasy w ościeżnicy są już dokręcone, ale w tych ościeżnicach regulowanych, ale bez, tutaj mam ją, regulowanych, ale przy zwykłych zawiasach, to część po prostu dokręcamy samą. Co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć z takich
rzeczy. A no powiem tak, że wiecie, wcześniej stosowałem, jak to mówi mój syn, fachowiec starej daty, ale bardzo podatny na nowinki, tak bym siebie podsumował. Strasznie chciałem zobaczyć, jak to się robi z tymi rozpórkami i czy to faktycznie jest tak, jak pięknie gdzieś tam widziałem. I powiem wam, rewelacja. Jeśli chodzi o to, jak samemu się montuje, to jest wręcz bajka. Po pierwsze, już w chwili, gdy one są złożone, ustawiasz sobie wymiar, czyli tą pierwszą przykręcasz tu, rozpierasz, łapiesz, czyli ten wymiar, i później ją sobie zsuwasz i masz wszystko tutaj ustawione. Nic ci nie chodzi, nic ci nie lata, śmiało możesz sobie klinować i pianować, prawda? No wiadomo, na samym początku pianuję na jednej stronie 3, na drugiej 3, to mi przystygnie, wkładam drzwi i reguluję sobie, patrzę, czy wszystko w momencie montażu było dobrze zrobione, montażu futryny. No i tyle. Czyli to już mamy obgadane temat. To chyba już powiedziałem wszystko, jeśli chodzi o same futrynki, prawda? I rodzaj. Czyli tak jeszcze raz powtórzę. Bezprzylgowe, czyli zawias nam się chowa. Standardowe, czyli ale z ościeżnicą regulowaną, i wtedy od strony zawiasów widzimy te zawiasy. I trzeci, który mamy tutaj zamontowany, tak zwany przez producenta blokowy. On też przychodzi, tutaj akurat mamy brudne. On też przychodzi nam w trzech kawałkach i też podobnie go tak skręcamy. I tak jak mówię, najważniejsze, by nie popełnić, trudno to jest nazwać błędem, prawda? Bo jak był robiony panel, to akurat nikt nie przypuszczał, że będą tego typu drzwi. No ale całe szczęście jest to do odratowania, a tutaj będziemy mieli dobrą tą linię łączenia, tak samo, tak jak widzicie w tych pozostałych pomieszczeniach. No i co, moi mili, ja biorę się dalej do roboty i działam. To chyba ogólnie drzwi będą tego typu, czyli wszędzie będą bez żadnych, będzie tutaj tylko taka wstawka. To jest szkło, tak. Myślałem, że wiecie, że to jest jakieś tworzywo sztuczne, ale to jest szkło. No fajnie się prezentują, powiem wam. Najpierw jak słyszałem, że będą to gładkie, to tak trochę drapałem się po głowie, bo taka była, wydawało mi się, że bardzo biurówka. Ale teraz, no ale jak mówią, no cóż, to jest już kwestia gustu. A o tym się nie dyskutuje. Także chyba tyle. Co ja jeszcze tu więcej mogę powiedzieć? No chyba to by było na tyle. Powiedziałem o skręcaniu samych futryn. Powiedziałem o rodzaju futryn, o rodzaju okuć. Także co, moi mili? Powiedziałem o tym pomocniku. Także co, moi mili, ja biorę się dalej za robotę, widzicie, została mi jeszcze jedna futryna do skręcenia, biorę się i działam dalej. Dzięki za nowe subskrypcje, dzięki za te łapki w górę, trzymajcie się i pozdrawiam was serdecznie. Hej!